Europy w wymiarze politycznym, on jest najbardziej aktualny. Tak jest zresztą przez poważnych historyków traktowany, przez unijny charakter naszej polityki międzynarodowej. Oczywiście, unie polityczne jako sposób tworzenia czy rozszerzania, kształtowania państw nie był tylko przywilejem Polski. Wiadomo, prawda, że mamy tutaj unię na Wyspach Brytyjskich i przede wszystkim na Półwyspie Skandynawskim. Można by powiedzieć, że państwo hiszpańskie jest pochodną unii między poszczególnymi królestwami chrześcijańskimi, które wyrosły z rekonkwisty na przełomie IX i X wieku po Chrystusie. Czym się różni, jaka jest różnica, odmienność państwa polskiego? Ano, odmienność jest taka, że doświadczenie unijne w Polsce nie ograniczyło się do średniowiecza, ale stało się metodą działania, która została przedłużona do współczesności. Czego najlepszym przykładem jest cała tradycja powstania styczniowego, którego rocznicę niedawno obchodziliśmy. Powstania styczniowego, które wprowadziło do świadomości ideę Rzeczpospolitej trojga narodów. Nie dwojga, tylko trojga, czyli jakby pewna rekonstrukcja i modernizacja, przekształcenie realnego bytu, który istniał, ale który okazał się zbyt słaby wobec naporu zewnętrznej przemocy i w związku z tym po analizach uznano, że brak tego trzeciego członu, czyli ruskiego członu w konstrukcji państwa polskiego był jedną z istotnych przyczyn naszej słabości. Otóż jeżeli nie ujmiemy doświadczeń i miejsca armii, zwycięstw naszych i dumy z tych zwycięstw właśnie w tym cywilizacyjnym kontekście, którego podglebiem ideowym jest chrześcijaństwo, a metodą politycznego działania porozumienie narodów tego właśnie obszaru, w którym przyszło nam żyć. Porozumienie, które będzie promieniowało na całą Europę Środkową, a co daj Panie Boże i Wschodnią. Prawda? Dlaczego prędzej czy później taki czas przyjdzie? Dlaczego mamy zapominać o tym wielkim zwycięstwie, wielkich zwycięstwach, które doprowadziły Żółkiewskiego, że mógł przedstawić w imieniu króla polskiego propozycję Wielkiej Unii Środkowo-Wschodniej. To jest okres najbardziej zapomniany w dziejach polskiego militaryzmu, najbardziej zapomniany w dziejach polskiej wojskowości. Co my wiemy dzisiaj, co jest w nauczaniu powszechnym o tej wielkiej kampanii, która otworzyła polityczną szansę przed stworzenia wielkiego bloku chrześcijańskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. Szansę niezrealizowaną, ale oręż Polski tę szansę otworzył, tę szansę stworzył rzeczywiście, ale o tym to jest sprowadzone do jakichś tam pięciu słów o tak zwanej aferze samozwańców. Do tego jest sprowadzony cały wielki historyczny moment dziejowy, który inspirował myśl polityczną polską przez stulecia. Tylko że myśl polityczną polską, a nie myśl polityczną zaborczą. O tym wszystkim warto mówić, także z perspektywy dnia dzisiejszego. Chciałbym przywołać tutaj słowa człowieka, którego dzisiaj żegnaliśmy. Słowa generała Brochwicz-Lewińskiego, który zmarł 5 stycznia, a dzisiaj uczestniczyliśmy w jego pożegnaniu. To jest jego ostatni wywiad. To są jego, można by powiedzieć, publiczne, ostatnie słowa. I brzmią one tak. Spotkania z młodym wojskiem obrony terytorialnej pokazywały mi, że Polska się zmienia,
spotykam się z żołnierzami zawodowymi, ale też z tymi, którzy chcą bronić kraju w obronie terytorialnej. Sam brałem udział w tym w Anglii. Oficerowie i podoficerowie są z regularnej armii i przygotowują rekrutów. Polska teraz to ćwiczy. To się tam sprawdziło od I wojny światowej. Szkoliłem rekrutów w takim jakby gimnazjum, podobnym do korpusu kadetów, gdzie byli młodzi chłopcy ćwiczeni przez instruktorów. Organizowano tam ćwiczenia spadochronowe, lotnicze i morskie. Taki żołnierz jest dobrze wyszkolony, choć jest tańszy niż żołnierz zawodowy. Obrona terytorialna pokazuje, że władzy zależy na kimś, kto dobrze zna się na wojskowym fachu. Że władzy zależy na włączeniu narodu do powszechnego wysiłku zbrojnego. Tak, władzy na tym zależy. Władzy, która została wybrana ponad rok temu i która z mandatu narodu odbudowuje państwo w wymiarze socjalnym, materialnym, ale też na tyle, na ile nas stać i na ile potrafimy, tym, który jest najważniejszy, czerpiąc z doświadczenia, z przekazu chrześcijańskiego, odbudowujemy w wymiarze duchowym. Bo to jest banał, ale powtórzę go, chociażby po to, żeby dać możliwość ataku różnym, a czekającym na taką szansę. Bez wymiaru duchowego nie istnieje żadna armia. Bez wymiaru duchowego nie można się obronić. Bez wymiaru duchowego Ukraińcy stracili Krym w ciągu tygodnia. Tak było. To nie są puste słowa. Każdy z Państwa mógł to obserwować na swoim telewizorze, że tak powiem, z godziny na godzinę, jak kolejne formacje poddawały się, oddawały nowoczesną broń, rezygnowały z walki, rezygnowały z obowiązku, na który przysięgały, bo nie miały żadnego przekonania, że mają obowiązek bronić swojego narodu i swojego państwa. To jest pewna degradacja moralna, która i nam w pewnym momencie groziła. Z tego trzeba sobie zdawać bardzo dobrze sprawę. Nam także groziła ta degradacja, nie tylko przez te słowa i politykę, która za nią szła, mówiącą, że polskość to nienormalność, nie tylko poprzez to próbę zabicia istoty narodu, która w tych słowach jest zawarta, bo w tych słowach jest zawarta próba zabicia istoty narodu przecież. Ale także przez konstrukcję techniczną, przez strukturę, jaką nadano wojsku, odrywając go w ogóle od społeczeństwa, zamykając go w koszarach i do tego jeszcze nadając mu kształt zamiast służby, pracy, która zaczyna się o 8:00, kończy się o 14:30. Do widzenia. I do widzenia. Proszę bardzo, ja to doświadczyłem, proszę Państwa, w sposób nieprawdopodobny w roku 2006, gdy zostałem szefem służby kontrwywiadu wojskowego i gdy okazało się, że o godzinie 3:15 na tak zwanym kołowrotku, czyli tych przejściach prowadzących do wejścia i wyjścia wtedy z budynku na Oczki, akurat w Warszawie, po prostu tworzy się kolejka, która pół godziny trwa, żeby jak najszybciej wyjść z tego gmachu, bo jest godzina 3:15, 3:30, do widzenia nikogo. I zostawałem tylko z moimi współpracownikami, których sam z sobą przyprowadziłem, tymi 20 młodymi ludźmi. I gdyby ich nie było, to kontrwywiad by po prostu nie działał. Do widzenia od 3:30, zawieszamy wszystko na kołku, mundur zdejmujemy, nie ma nas. I tak kształtowano, chciano ukształtować także inne czynniki, inne części polskiej armii. Oderwano armię od narodu, oderwano armię od jej rzeczywistych wartości. Żadne Stinger, żadne Tomahawk, żadne najnowocześniejsze uzbrojenia nie
będą skutecznie działały, jeśli będą w rękach ludzi, którzy nie będą wiedzieli, po co mają służyć. Tak można armię zaciężną zbudować. Ale jak Państwo wiecie, nie byłoby naszej obecności także na Pomorzu, gdyby nie to, że armia zaciężna krzyżacka po prostu była wykupywana przez Polaków. Miasto po mieście było wykupywane po prostu, bo oni nie wierzyli w pieniądz, a nie wierzyli w swoją misję i ze swój związek z dziejami narodu i z misją, jakiej mają służyć. Polacy są dumni ze swoich osiągnięć militarnych, ale przez ostatnie dziesięciolecia Polacy zamiast prawdy o swoich wielkich osiągnięciach militarnych w całej ich złożoności i w całej ich wielkości, które służyć miały rozszerzaniu cywilizacji chrześcijańskiej w jej polskiej wersji, w polskim dorobku i jej umacnianiu, zamiast tego Polacy otrzymywali quasi telewizyjną papkę z kilkunastoma punktami na tej mapie, gdzieś tam właśnie Grunwald, gdzieś tam Cedynia, gdzieś tam Kirchholm, gdzieś tam inne bitwy, jako, powtarzam, poszczególne, oderwane od sensu bytu narodu i zadania, jakie przed Polską stoi, wydarzenia. I właśnie dlatego w Warszawie ciągle stoi pomnik Stalina, a nie stoi pomnik tych wszystkich, którzy ocalili kraj, Polskę i Europę przed barbarzyńskim zalewem. Dlatego, bo ciągle dominuje wśród tak zwanych elit myśl sowiecka, myśl antypolska, myśl, która gotowa jest ustąpić w poszczególnych fragmentach, ale nie chce się zgodzić na rozwijanie, podtrzymywanie i kultywowanie rzeczywistej polskiej myśli cywilizacyjnej i narodowej. A duma ze zwycięstw militarnych ma być częścią polskiej cywilizacji, a nie substytutem, nie zastępstwem, nie zabawką, nie wisiorkiem, nie jeszcze jednym, że tak powiem, ładnie wyglądającą bombką na narodowej choince. Bo powtarzam jeszcze raz, armia jest integralną częścią organizmu narodowego, a gotowość obrony narodu ma być gotowością obrony wartości i cywilizacji. Wtedy duma z osiągnięć militarnych będzie rzeczywistym, pełnoprawnym czynnikiem odbudowującym polską tożsamość narodową i przywracającym tą tożsamość do tego kształtu i tych czasów, kiedy oferowaliśmy nasz dorobek zarówno braciom Litwinom, Rusinom, jak i Moskwicinom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi za tę pełną ekspresji wypowiedź, która została przez nas przyjęta z wielkim zainteresowaniem i bardzo proszę o przejście naszych prelegentów tej części naszej konferencji do stołu prezydialnego. Panie ministrze, panie prezesie, panie doktorze, zapraszamy. I prosimy. Mamy kilka minut, kilka pytań będzie można zadać. Nie tutaj chcę pan pana się prezesa. Zgłasza. Czy ojciec Dariusz rzeczywiście. Proszę przekazać, żeby pan prezes do nas tutaj wrócił jeszcze. Tak, już będzie. I prosimy, tutaj pan się zgłaszał, tak? Pierwsze pytanie. Zaraz, chwileczkę. Proszę. Już włączony. Już można? Proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana ministra Macierewicza. Proszę się przedstawić. Józef Wypij, syna prawdopodobnie pan mojego zna. Niedawno w wywiadzie w telewizyjnym użył pan takiego określenia: odmładzamy armię.
przyjmujemy młodych oficerów szkolonych w Stanach Zjednoczonych. Takie było mniej więcej zdanie. No ja się pytam, czy pan ich wysyłał tam, żeby się szkolili, czy Platforma, czy może komuniści, bo musieli jakiś czas się uczyć. Jeśli nie miał syn, był katolikiem, mówię o moim, praktykującym katolikiem i nie był ustosunkowany w Ministerstwie Obrony, nie miał wujka ani nikogo, to go nie wysłali. Za Platformy też nie. To ja się pytam, kiedy oni się nauczyli? Czy na przykład, i dam dwa przykłady króciutkie, bo nie chcę bardzo króciutko pytanie, czy syn pana Cimoszewicza mądrzejszy wrócił ze Stanów Zjednoczonych, czy taki sam jak ojciec? Czy syn Bolka mądrzejszy, czy pomroczność została, się pytam. Dziękujemy. Proszę, bardzo prosimy pana ministra o odpowiedź. O aneksie. Kiedy będzie aneks, bo pan obiecał. Ujawnienie aneksu. Ja, to jest dobry temat, prezes, bo jest tutaj prezes historii. Prawda? I to jest znakomity temat. Ale nie mam zamiaru korzystać z łatwizny przejścia na ten temat i nie odpowiadać na pytanie główne, które jest pytaniem bardzo trafnym i zasadnym. A oczywiście ono jest odpowiedź pełna, to jest, byłaby odpowiedź na osobny wykład, bo nad tym pana pytaniem ciąży znana wypowiedź Jaruzelskiego, pytanego, o ile się nie mylę, przez Gorbaczowa co do kształtu i perspektyw i bezpieczeństwa dokonania tej okrągłostołowej ewolucji, na co usłyszał od Jaruzelskiego: nie martwcie się, my przewidzieliśmy, jeśli chodzi o nominacje generalskie, na 20 lat naprzód. Kadry są przygotowane. I to jest, to sformułowanie Jaruzelskiego jest w zapleczu pana pytania. Nie ma wątpliwości, że w olbrzymim stopniu tak właśnie było, jak pan mówi. A może nie mówmy o panu senatorze, chyba on jest dzisiaj senatorem, tak? Panu senatorze Cimoszewiczu, dlatego, bo on z wojskowością nie ma nic wspólnego, a jego ojciec tyle, co ze służbami sowieckimi, więc to w ogóle, jeśli chodzi o Polskę, związek jest żaden, albo bardzo ograniczony i można dyskutować z jakimi, tak powiem, konotacjami ten związek jest, czy chodziło o polskość, czy chodziło o coś zupełnie innego. Więc tutaj te przykłady zostawmy na boku, za to nie ma wątpliwości, że duża część kadry wysyłanej była wysyłana z doboru takiego, by raczej nawiązać kontakty i oddziaływać na tamtą stronę, a tutaj zapewnić sobie zespoły ludzkie, które nadal będą myślały po sowiecku, tyle że z nowoczesnym wyposażeniem intelektualnym i z nowoczesnymi zdolnościami manualnymi, tak to, technologicznymi. Tak to są. To jest bezsporne, jeśli chodzi o zamierzenie. No ale na szczęście rozumiemy to, ale na szczęście wiemy to, ale na szczęście możemy reagować. I reagowaliśmy za każdym razem, gdy byliśmy przy władzy, bo tak się złożyło dzięki czujności narodu polskiego, tak bym powiedział, że my przecież teraz mamy trzecią próbę, trzecie podejście. Proszę pamiętać o krótkim, ale intensywnym okresie w latach 91-92. Ja mogę panu wskazać, ilu oficerów wtedy wysłałem sam, korygując wcześniej przygotowane listy do wysłania. Korygując w ostatnim momencie, a zmieniając decyzję. Potem była drugi, dłuższy już okres premierostwa, prezydentury pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premierostwa pana Jarosława Kaczyńskiego, gdzie już ten proces doboru kadr i ich szkolenia, jeżeli chodzi o wojskowe, zwłaszcza w okresie, kiedy ministrem obrony narodowej był pan minister Szczygło świętej pamięci, był już świadomie realizowany, no i teraz jest wreszcie trzeci okres. W związku z tym to przywołanie szkół amerykańskich, ale oczywiście to dotyczy także francuskich czy kanadyjskich, nie jest zupełnie przypadkowe i zostało zrobione w opozycji do szkół sowieckich, bo taka jest sytuacja. W opozycji do szkół sowieckich.
ale żeby skonkludować, zapewniam pana, że to niebezpieczeństwo, tego jesteśmy świadomi w pełni, to po pierwsze, a po drugie ważne jest, żebyśmy mieli kadry, które są zdolne do współdziałania z naszymi sojusznikami, ale przede wszystkim zdolne do obrony własnej ojczyzny. Ale przede wszystkim zdolne do obrony własnej ojczyzny. Zresztą, to już jest ostatnie zdanie w tej materii, jak zapewne pan wie, wiele elementów nagonki na formację, jaką jest obrona terytorialna kraju, wynika z absurdalnych oczywiście, absurdalnych, ale obaw starego aparatu wojskowo-politycznego w Polsce, że ta formacja stanie się takim obszarem, gdzie będzie wyrastała nowa kadra oficerów polskich, już tylko przede wszystkim zakorzeniona w polskim patriotyzmie. Bardzo dziękuję. Dobrze, panie prezesie, tak? Wywołam niejako do odpowiedzi dwa zdania tylko. Ujawnienie aneksu WSI nie leży w gestii Instytutu Pamięci Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej, dzień wczorajszy jest tego najlepszym dowodem, ujawnia zbiór zastrzeżony. I tutaj będziemy konsekwentnie w tym konsekwencji. A aneks to, są, tak jest. To jest zupełnie inna kwestia. To jest, tutaj jest pełna zgoda. I to nie są tylko zapowiedzi, ale i czyny. Natomiast pan minister dotknął tu bardzo ważnej kwestii. Między innymi Bataliony Obrony Narodowej. Instytut Pamięci Narodowej tutaj w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, z panem ministrem, przygotowuje listę patronów to jest 314 powiatów. Każdy powiat będzie, w każdym powiecie będzie jeden z batalionów, aby patronem każdego z tych batalionów był bohater danej ziemi, bo morale, mówimy tutaj o dumie Polaków, to jest o zwycięstwie, o sile armii, nie decyduje jedynie uzbrojenie, ale również jego morale. To, z czym się ta armia utożsamia. I będzie tak, że tutaj w Małopolsce czy w Wielkopolsce będą to patroni, żołnierze Armii Krajowej, z tych ziem, ale całe ziemie zachodnie. Tam przygotowana jest lista bohaterów, żołnierzy z ziem wschodnich. Z Nowogodczyzny, z Wileńskiego, żeby ci młodzi ludzie, którzy będą w tych batalionach służyć, utożsamiali się z tymi ideami, w imię których tamto pokolenie walczyło. Czy ja mogę jeszcze do tego jeden aneks, dobrze? A to wspaniała, jak słusznie pan prezes powiedział, wspólnie w jakimś zakresie w tym uczestniczymy. Ja dzisiaj przekazałem opinii publicznej moje stanowisko, jeżeli chodzi o w ogóle Wojska Obrony Terytorialnej kraju, sądząc, że właściwym patronem dla tej formacji powinien być właśnie generał Brochwicz-Lewiński ze względu na jego nieprawdopodobną, że tak powiem, wytrwałość w niepoddawaniu się żadnym ułudom, żadnym próbom demoralizacji, żadnym jakimkolwiek naciskom. To bohater nie tylko walki zbrojnej, ale bohater także walki cywilnej, walki ducha. Człowiek, który wiedział, jak wiele nieszczęść spadły także na morale jego własnych kolegów z okresu okupacyjnego, jak trudno było wytrwać podczas okupacji sowieckiej i zachować w pełni wartości, w których było się wychowanym. Więc myślę, że on tutaj jest tym najlepszym, bardzo dobrym będzie patronem, ale zaniepokoiło mnie i mam rozumieć i rozumiem, panie prezesie, że to była tylko taka pars pro toto, gdy mówił pan o Armii Krajowej, dlatego że byłoby najgorsze, co moglibyśmy zrobić, gdybyśmy teraz podzielili wysiłek niepodległościowy Polaków po 1939 roku na Armię Krajową z jednej strony i żołnierzy
niezłomnych z drugiej, a żołnierze niezłomni to w swoim absolutnej większości, jeżeli chodzi o formacje walczące, to są żołnierze wywodzący się z formacji ruchu narodowego, z Narodowych Sił Zbrojnych, z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, z Narodowej Organizacji Wojskowej i tak dalej, i tak dalej. Nie odejmując, nie ujmując nic Obywatelskiej Armii Krajowej i takim formacjom jak Warszyca, które w ogóle nie przypisywały się do żadnej z tych tradycji, ale o roli ruchu narodowego po roku 45, szczególnie wśród żołnierzy niezłomnych, wiem, jestem pewien, że pamięć nie zostanie, że tak powiem, odłożona na bok. Ale oczywiście w pełni się z tym zgadzam. Ta Armia Krajowa była pewnym symbolem tutaj, a i była to również odpowiedź na te bezmyślne zarzuty, nie mające zupełnie potwierdzenia w faktach, że my w tym momencie jak gdyby tworzymy nową tradycję, odcinając, prawda, pokolenie niezłomnych żołnierzy wyklętych od Armii Krajowej. Tu jest pełna zgoda absolutnie na upamiętnienie dowódców, żołnierzy wszystkich formacji funkcjonujących i walczących o niepodległą Polskę poza strukturami Armii Krajowej. Bardzo dziękujemy i oddajemy teraz głos młodzieży. Ale tylko skończę jedno pół zdania. Dobrze, przepraszam na emocji. Młodzież first, ja wiem, najpierw młodzież, ale dajcie jeszcze starszym pół słowa powiedzieć. Bo chodzi o to, żeby to były imiona ich dowódców, ale także miejsca wielkich zwycięstw, których było bez liku. Bez liku w tych latach 44-53. Miast zdobytych, więzień, tak powiem, uwolnionych, i tak dalej, i tak dalej. Tak, nie mniej niż w powstaniu styczniowym. O tych leśnych zwycięstwach musimy pamiętać przez przywoływanie nazw i map, gdzie Polska jest pokryta. Każdy powiat, bo to trzeba zrozumieć, dlaczego takie przerażenie komunistów i lewactwa w związku z żołnierzami niezłomnymi? No bo oni wiedzą, że w każdym powiecie, chyba w każdej gminie jest rodzina, której byli żołnierze niezłomni. Że to jest wielki narodowy ruch, który przywraca tradycję militarną, ale i tradycję patriotyczną, narodową i chrześcijańską w Wojsku Polskim. Tego się boją. Tego się boją, jak diabeł. Dziękujemy i mikrofon został przejęty przez księdza biskupa w tej chwili. Bardzo proszę. Ja mam prośbę do pana ministra o refleksję na temat tego zdania, które wypowiedział kiedyś przed laty Felix Koneczny, że w Polsce będą się rozstrzygały losy Europy. Proszę ojca, księże biskupie, ja myślę, że naprawdę... Ta refleksja właśnie już się dokonała w tych słowach Konecznego, bo dzisiaj już są czyny. Dzisiaj widzimy, jak to się dzieje. Dzisiaj jesteśmy świadkami najbardziej niezwykłych chwil historii dziejów Polski. Te słowa stają się ciałem, można by to pokazać codziennie, jeszcze niedawno. No zobaczcie państwo, przecież jeszcze niedawno próbowano nas stawiać do kąta, próbowano pokazywać, że jesteśmy na marginesie, poza nurtem historii, który wyznaczany jest zgodnie z wartościami, przepraszam, z zespołem poglądów, o tak bym powiedział, bo wartości to trudno nazwać, prawda, które są budowane na ataku całego doświadczenia ludzkości zawartych w Ewangelii, prawda? Znaczy tak było to zbudowane. A dzisiaj okazuje się, że to nie jest Polska, to nie są Węgry, to są Stany Zjednoczone. Nagle okazuje się to dokładnie, co przewidział Koneczny. To my jesteśmy w centrum wydarzeń, a oni na jakimś coraz bardziej żałosnym marginesie. Dziękujemy bardzo. Ale wyciągnijmy do nich chrześcijańską dłoń oczywiście. Żeby było jasne, każdy się może nawrócić. To jest ja otwarte. Widzę ten las rąk, proszę państwa, ale po kolei. Dziękuję bardzo. Jeśli można, Kamil Kowalicki, Stowarzyszenie Dumni z Polski. Moje pytanie jest do wszystkich prelegentów, ponieważ fakty świadczą o tym, że mamy jako naród mamy z czego być dumni, ale pomimo to, że od 25 lat jesteśmy w demokratycznym kraju, nie jest to zbyt widoczne w społeczeństwie polskim. Skutecznie to zmieniali
Święty Jan Paweł II, rodzina Radia Maryja, kibice, organizacje patriotyczne. I teraz moje pytanie jest takie, w jaki sposób państwo polskie po 2015 roku zamierza krzewić tożsamość patriotyczną wśród społeczeństwa polskiego, ale w szczególności wśród tego społeczeństwa najbardziej aktywnego i najbardziej niepokornego. I korzystając z możliwości, chciałbym dać jeszcze możliwość zadania pytania studentce tej uczelni. Szczęść Boże, nazywam się Maria Sokołowska, jestem studentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pierwszego roku na dziennikarstwie i ja również kieruję moje pytanie do wszystkich prelegentów. Z perspektywy studenta, jak my jako studenci powinniśmy przekazywać dumę z polskości naszym rówieśnikom i jaki jest do tego najlepszy sposób? Dziękuję. Dziękujemy i prosimy pan prezes, tak, najpierw. Zacznę od tego drugiego pytania, bo ono jest prostsze, prawda? Czytać, uczyć się, to pana ministra nie było tutaj z nami, ja cytowałem, prawda, Feliksa Konecznego. Jaki on nam zostawił testament? To tu wyraźnie zostało powiedziane i tu się nic nie zmieniło. Tu się nic nie zmieniło. Mamy ten wysiłek, państwo tutaj mają osoby starsze przekazać to własnym dzieciom, a państwo, ta najaktywniejsza część młodzieży, własnym rówieśnikom. Mamy nieograniczone, można powiedzieć, możliwości korzystania z informacji. Państwo mogą tworzyć strony internetowe, publikować, rozmawiać, tworzyć kluby dyskusyjne, pracować każdego dnia na rzecz polskiej świadomości, przypominania polskiej dumnej historii. Natomiast państwo polskie, no nasza obecność tutaj, wspólna obecność, no jest chyba najlepszym dowodem. Tej uczelni miało nie być po prostu. To jest wysiłek autentyczny Polaków, którzy potrzebowali takiego miejsca, żeby takie wartości i takie zagadnienia były tu krzewione. Potrzebujemy więcej takich szkół, więcej takich uczelni. Czy na to pierwsze pytanie pana doktora... Ponieważ mówimy i słusznie o rzeczach, których, sprawach, których miało nie być, a są, to ja powiem tak, tego rządu też miało nie być. A jest! I całkiem nieźle sobie radzi. Ale ten rząd jest dlatego też, że ten wysiłek podjęty tutaj przez państwa i przez takie środowiska zaowocował przez lata pracy. Państwo byli na marginesie, państwo byli opluwani, wykpiwani, ale to sprawa za państwem stała, pewne idee. I te idee, ta sprawa zwyciężyła. I zwycięży, bo ta sprawa to była służba Polsce. Mogę dziś. Może tak, jeżeli już mówimy o tym miejscu. Ale chcę powiedzieć jeszcze o dwóch sprawach z tym związanych także z pana pytaniem, bo wydaje mi się, są ważne. Chcę się odwołać do takich znanych polskich powiedzeń, polskich, religijnych. Po pierwsze, nie trzymać światła pod korcem. Nie trzymać światła pod korcem. To, co dobre, pokazywać. Pokazywać. To jest niesłychanie ważne. I po drugie, niemieckie przysłowie. Warto się uczyć od Niemców. Rób dobrze i mów o tym głośno. Głośno! Nigdy nie dawać drugiej stronie, że tak powiem, satysfakcji, że kłamstwo zostanie upowszechnione bez naszej reakcji. Na każde kłamstwo, na każdą obelgę, na każdą nieprawdę, na każdą mistyfikację odpowiadać, każdy w swojej możliwości. Nigdy z tego nie rezygnować. I to mówię jako człowiek, co tutaj dużo mówić, już blisko 70-letni, który był wychowany w dokładnie odwrotnym duchu. Bo my byliśmy, moje pokolenie było wychowane, stój w kącie i czekaj, aż cię wezmą. Nie wychodź naprzód. Nie wychodź naprzód, bo jeżeli masz prawdziwe zasługi i talenty, to cię zobaczą. Nie narzucaj. I skutek był taki, że ja nagle w roku 89 patrzę w telewizorze, a tam są jacyś faceci, którzy mówią, to ja pokonałem komunizm, to ja przeskoczyłem,
to ja założyłem Komitet Obrony. Ja patrzę, a to w ogóle coś nieznani mi ludzie. A jak znani, to z tego, że się bali. A jak znani, to z tego, że chcieli zrobić zupełnie coś innego. A jak znani, to z tego, że pracowali na rzecz komunizmu. A teraz wchodzą w ten telewizor i mówią, że to w ogóle oni zrobili. Gdyby tylko mówili, to w ogóle bez znaczenia. Ale to mówienie stało się podstawą i po to było robione, żeby dać, stworzyć background, żebyście państwo na niego głosowali. Żebyście państwo oddawali im swój majątek, swoje życie, swoją przyszłość i swoją duszę. I tak się działo. I tak się działo. To nie był spór i to nie jest spór o to, kto jest ważniejszy i kto robił lepiej. To jest spór, na jakich wartościach Polska będzie budowana. Dlatego nigdy państwo nie ustępujcie, gdy zobaczycie kłamstwo. Nigdy. Czy to jest Twitter, czy to jest internet, czy to jest spotkanie, czy to jest kolejka w sklepie. Nigdy nie rezygnujcie i nie zgadzajcie się na upowszechnianie kłamstwa. Dziękujemy bardzo i proszę tam pana z tyłu. I ja proponuję, że może do pana dyrektora pytanie, który nie ma szans przebić się do odpowiedzi. Przepraszam bardzo, to ja spróbuję w takim razie odnieść się do tego pytania, które zostało przed chwileczką zadane. Skorzystam z rady pana ministra i powiem głośno o tym, co robimy dobrze. Dam dwa przykłady. Pytał pan o państwo polskie, co państwo polskie robi w zakresie promocji dumy z polskiego dziedzictwa kulturowego i naszej historii. Dam jeden przykład. Właśnie wczoraj odbyło się posiedzenie jury na polski film historyczny. Była to inicjatywa ministra Glińskiego. Przyszła do nas niespotykana liczba zgłoszeń, 850 projektów filmowych. Ten program ministerialny był niezwykły, dlatego że on był otwarty również dla ludzi spoza branży, utalentowanych, mających pomysły, mających dostęp do wiedzy historycznej, ale także spoza gildii scenariopisarskiej. I wśród takich ludzi okazali się również bardzo utalentowani, ciekawi twórcy i jury to zauważyło. Więc to jest jeden z przykładów. Mam nadzieję, że wśród tych pięciu wyróżnionych treatmentów, z których powstaną scenariusze, powstaną potem filmy, które będziemy wszyscy oglądać i z tych filmów dowiemy się, no tak jakby chociażby o tej historii wyprawy Żółkiewskiego na Moskwę, prawda? To są te momenty historii, które w nauczaniu, w edukacji praktycznie były nieobecne i w tej chwili to trzeba naprawić. Więc kino jest jednym z wehikułów takiej narracji historycznej, z którego państwo powinno korzystać. To jest jeden przykład. Natomiast pani z kolei pytała o to, co ma robić młodzież. Również przykład z wczorajszego dnia. Uczestniczyłem w debacie organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury, poświęconej pozaszkolnym sposobom uczenia się historii. Tak się stało. Wszyscy wiemy o tym, że szkoła polska ucierpiała w ciągu ostatnich 20 paru lat, jeśli chodzi o nauczanie historii. Historia stała się takim kopciuszkiem, tym mniej istotnym przedmiotem. Nawet próbowano ją w ogóle rugować z określonych kierunków nauczania. To się spotkało z aktywnym oporem części historyków i całe szczęście. No ale punkt ciężkości faktycznie tego zainteresowania historią przeniósł się ze szkoły poza szkołę, w różnego rodzaju stowarzyszenia, zgromadzenia samorzutne, spontaniczne młodych ludzi, którzy pokazują, że mają taką potrzebę. I to jest sygnał zwrotny do władz, do administracji, do struktur państwowych, instytucjonalnych, żeby skorygowano tę politykę, którą prowadzono przez tyle lat. I ja bym powiedział, że jeżeli mogę zwrócić się z apelem do młodych ludzi, to pokażcie, że ta potrzeba w was jest. I
i razem zmienimy tę sytuację. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze przepraszam, nie, jedno zdanie tylko, jedno zdanie. Proszę Państwa, kilka lat temu byliśmy świadkami haniebnej kampanii, haniebnej, obcej naszej cywilizacji pod hasłem odbierz babci dowód. Proszę Państwa, człowiek starszy w naszej cywilizacji to był autorytet, ten siwy włos to był szacunek. Dla młodego pokolenia się zwracam. Rozmawiajcie z waszymi rodzicami, z waszymi dziadkami, tutaj z osobami, z świadkami, z twórcami historii. To jest najlepsza lekcja historii. To ich doświadczenie, ten ich autorytet. Korzystajcie z tego międzypokoleniowego, tej międzypokoleniowej więzi. Tej międzypokoleniowej wspólnoty Polska potrzebuje. I na rzecz odbudowy tej wspólnoty myślę, że wszyscy tutaj będziemy pracować. Dobrze, dziękuję. Ostatnie pytanie, tak? Publicysta, pisarz, scenarzysta. Pytanie a propos pomnika. Jest w Warszawie jeszcze jeden pomnik. De Gaulle'a, generała De Gaulle'a. Ja się bardzo długo zastanawiałem, czemu on tam jest. Co on zrobił dla Polski? I jest jeden powód. On w 20 roku z bronią w ręku bronił w Warszawie. Jest jedyny powód, żeby on miał ten pomnik. Są pomniki we Lwowie na cmentarzu Orląt. Są dwa pomniki. Jeden jest żołnierza francuskiego, a drugi jest lotnika amerykańskiego, którzy też po polskiej stronie razem z Ukraińcami walczyli. Ministerstwo Kultury ogłosiło ostatnio, że będzie duża produkcja międzynarodowa polsko-amerykańska o tych lotnikach, o twórcy King Konga, który walczył w Polsce, Marianie Cooperze. Ja mam pytanie, czy będzie znowu pisany scenariusz w Stanach, bo ja muszę w tej chwili przypomnieć, że od 2006 roku w Instytucie Sztuki Filmowej leży mój scenariusz, który wcześniej był, po drodze był, pomysł był po prostu wzięty przez jakąś ekipę. Pieniądze zostały przewalone. Ja po drodze jeszcze dzięki tym doświadczeniom pomogłem laureatowi Oscara, panu Rybczyńskiemu, który też się z poprzednią ekipą musiał użerać. Potem na swojej stronie internetowej dał tylko duży napis, nie głosuję na PO, więc nie będę używał tutaj. Więc jest pytanie, czy ewentualnie Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Obrony Narodowej uważa, że jestem wystarczająco godny, żeby zrzucić okiem na mój scenariusz, który też jest w wersji po angielsku w Stanach, jako Polak, czy też czy Amerykanie będą, czy inni będą pisać nam scenariusze po prostu. A drugi projekt, ja bym chciał zadać dwie konkretne propozycje. To jest Rosjanin, który był na Ukrainie na lotnisku i wydał w tej chwili książkę Lotnisko. Jest propozycja zrobienia gruzińsko-polsko-ukraińskiej koprodukcji. Ukraińcy chcą z nami współpracować. My żeśmy załatwili, ja jestem w tej chwili jako osoba po prostu wspierająca ten projekt, załatwiliśmy bardzo znanego reżysera Gruzina, który zrobił Mandarynki. I jest propozycja zrobienia trójprodukcji, gdzie Polacy będą wspierać to i można dać polski akcent, opowiedzieć o wypadkach 2008 roku, o Gruzji, ostatnich latach, z naszej tutaj wspólnej perspektywy. A będzie tą historię opowiadał Europy Środkowo-Wschodniej Rosjanin. Dobrze, więc dziękujemy. Chciałbym tylko zaproponować te dwa projekty dla obu ministerstw, podjąć patronat. Prosimy, dziękuję bardzo. Czy będzie odpowiedź? Ja jeżeli mogę w sprawie tego, czy pan jest zgodny. Ja znam pana tylko 25 lat, myślę, że tak. Ale nie znam scenariusza. Pana znam, ale scenariusza nie znam. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, jeśli chodzi o lotnisko, to wspaniała, dojmująca i imponująca książka, ale wolałbym, żebyśmy zaczęli a tę współpracę filmową z Ukraińcami, na przykład od Petluli, na przykład od pokazania tych Ukraińców, którzy ratowali Polaków z rzezi wołyńskiej. Czyli krótko mówiąc, pokazywania tej części naszej historii, która nas łączy także w przeszłości. Instytut Pamięci Narodowej już to robi. Przed kilku laty przygotował grę dla młodzieży właśnie, której tematem głównym są losy tej eskadry amerykańskiej. Ja również publikuję listę Ukraińców ratujących Polaków w 1933 roku w czasie ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Bardzo dziękuję. Pan dyrektor, jeszcze słowo? Ja mogę panu obiecać, że przekażę scenariusz panu ministrowi oczywiście i będziemy się kontaktować z panem. Dobrze, bardzo dziękuję. Ja wiem, że moja rola jest niewdzięczna i widzę jeszcze wiele rąk, ale naprawdę wiemy, że pan minister musi za chwilę odjeżdżać, dlatego bardzo dziękuję naszym prelegentom i bardzo proszę ojca rektora założyciela o podsumowanie naszego spotkania. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za to, że jesteście i twórzmy dalej. Przy okazji, w takim razie tu sprzedają różne rzeczy, to ja powiem, że
powstał, Fundacja Lux Veritatis powołała Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Instytut tutaj we współpracy ma współpracować, rozpoczęliśmy już, nie będę mówił, kto jest dyrektorem tego instytutu, ukradliśmy wam jedną osobę, ale nie całkiem. No i zapraszamy do tej współpracy, to jest jedno. A drugie, następna konferencja będzie za półtora tygodnia. Przedsiębiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę, ale już jest bardzo dużo chętnych, także nie zapraszam. Ale zapraszam. To będzie pierwsza konferencja, a później za dwa miesiące druga o przedsiębiorcy bardzo chcą. Są ciekawi ludzie. Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo. Ja także dziękuję widzom Telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja, że byli z nami obecni podczas całej konferencji i przypominam, że jeszcze dzisiaj spotkanie z księdzem biskupem Adamem Lepą najpierw w Telewizji Trwam o 18.15 i w Radiu Maryja o 21.30. Ja widziałam tak w programie na stronie Radia Maryja, księże biskupie. Dziękujemy. Niech będzie serdecznie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Na antenie Radio Maryja zakończyliśmy transmisję z sympozjum Oblicza Dumy Polaków, sympozjum organizowanego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Minuta po 17:00. Premier Beata Szydło w ramach przeglądu resortów spotkała się dziś z ministrami Anną Zalewską, Jarosławem Gowinem oraz Witoldem Bańką. Szefowa rządu powiedziała po spotkaniu, że rozmowy dotyczyły m.in. połączenia działań, które podejmowane będą w kolejnych miesiącach i latach przez resorty nauki i edukacji. Chodzi o wykształcenie młodych ludzi tak, by ich umiejętności były dostosowane do tych potrzeb, które są i w gospodarce, i na rynku pracy, powiedziała premier Beata Szydło. System oświaty w Polsce traktujemy właśnie jako całość. Od momentu, kiedy dziecko trafia do systemu szkolnego, potem przez kolejne etapy jego kształcenia i wreszcie młody człowiek trafiający do systemu szkolnictwa wyższego. Chcemy, ażeby na każdym z tych etapów ten rozwój młodego człowieka był pełny, był jak najbardziej odpowiadający jego oczekiwaniu i też dający mu w przyszłości szansę na znalezienie dobrej pracy. Minister Anna Zalewska podkreśliła, że w 2017 roku najważniejsze będzie wdrożenie reformy edukacji przy pełnej współpracy z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół. Najważniejsze to być przy wdrażaniu reformy, tak żeby przebiegła spokojnie, tak żebyśmy mogli z satysfakcją powiedzieć uczniom, że robimy to dla ich przyszłości, wzmacniając ich edukację, podnosząc jakość. Wicepremier Jarosław Gowin mówił o potrzebie zmian na uczelniach i polskich instytutach badawczych. Zapowiedział przedłożenie jesienią bardzo ważnego projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Polskie uczelnie, instytuty badawcze muszą przejść głębokie zmiany. Nie możemy zadowalać się tym, co jest teraz. Nie możemy zadowalać się średnim poziomem. Także w nauce Polska wpadła w pułapkę średniej jakości. Stać nas na dużo więcej dzięki tym zmianom, które planuje. Znaczne zmiany będą także w polskim sporcie, zapowiedział minister sportu i turystyki Witold Bańka. Resort chce m.in., aby w połowie roku funkcjonowanie rozpoczęła Polska Agencja Antydopingowa. Komisja śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała byłego przewodniczącego KNF-u Stanisława Kluzę, który pełnił tę funkcję do połowy października 2011 roku. Podczas przesłuchania świadek pytany był przez posła Jarosława Krajewskiego m.in. o zainteresowanie ówczesnego premiera Donalda Tuska sprawą Amber Gold. W odpowiedzi zeznał on, że nie dostrzegł takiego zainteresowania. Dodał też, że KNF próbował docierać do strony rządowej z działaniami systemowymi. Poseł Krajewski pytał też Stanisława Kluzę, czy zamierzał zainteresować administrację rządową i premiera kwestią działalności firmy.
W związku z rozwojem działalności Amber Gold, mam na myśli lata 2010, a szczególnie 2011 rok, czy pan zamierzał przekazać taką informację podczas takiej rozmowy ówczesnemu premierowi Donaldowi Tuskowi? Czy chciał pan zainteresować administrację rządową, która miała dużo większą paletę możliwych działań w stosunku do spółki Amber Gold? Jeżeli miałem szansę na spotkanie z jakimś wyższym urzędnikiem, typu ministrem czy premierem, zazwyczaj przygotowywałem sobie trochę dłuższą listę tematów, ale zazwyczaj ze względu na ilość czasu mogliśmy poruszyć kilka kwestii. Najczęściej idąc od góry dotyczyły one spraw systemowych. Komisja przesłuchała dziś także Witolda Kozińskiego, byłego członka KNF-u, który zasiadał w niej jako przedstawiciel NBP. Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 roku do 2012 roku. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. Ofiarą tzw. piramidy finansowej padło niemal 19 tysięcy klientów. Straty to blisko 851 milionów złotych. KNF umieścił Amber Gold na liście ostrzeżeń publicznych już w 2009 roku, informując, że nie ma ona zezwolenia na wykonywanie czynności bankowych. Nieznani sprawcy pomazali czerwoną farbą cmentarz ofiar totalitaryzmu w Bykowni pod Kijowem i próbowali zniszczyć wejście na jego polską część. Minister spraw zagranicznych Polski Witold Waszczykowski rozmawiał w tej sprawie z szefem ukraińskiej dyplomacji Pawłem Klimkinem. Domagał się wyjaśnień. Do zdarzenia doszło w nocy, a napisy odnoszące się do SS Galicjen oraz ONU UPA zauważono w godzinach porannych. Profesor Mieczysław Ryba, historyk, podkreślił, że treść napisów pozostawionych przez wandali może wskazywać, że środowiska nacjonalistyczne na Ukrainie są podzielone. Przypomniał sprawę wysadzenia pomnika pomordowanych Polaków w Hucie Pieniackiej. Ta wschodnia Ukraina jest, że tak powiem, prorosyjska w jakimś sensie. Jest zarazem związana z tą gloryfikacją tej sowieckiej historii, a zachodnia gloryfikacją nacjonalizmu ukraińskiego. Ale oba te przypadki pokazują, że tak tradycja komunistyczna, jak i tradycja szowinizmu Europa jest antypolska. I to jest smutne, bo ten czynnik taki racjonalny, czynnik taki etyczny, nakierowany na takie, byśmy powiedzieli, wrażliwościowe traktowanie Polski, Polaków i tych stosunków naszych wzajemnych, ten czynnik jest stosunkowo w tym kraju słaby. Ukraiński rząd zapewnia, że zrobi wszystko, aby wyjaśnić obie sprawy. Jednocześnie potępił incydenty wymierzone w miejsca pamięci o pomordowanych Polakach. Polska wolontariuszka została zamordowana w Boliwii. Kobieta została ugodzona nożem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Cochabamba w środkowej Boliwii. Nieznani sprawcy napadli tam na przedszkole, które miało być wkrótce otwarte. Helena Kmieć wraz z inną wolontariuszką przygotowywały ochronkę dla dzieci. Do ataku doszło wczoraj w nocy. Pomimo podjętej akcji ratunkowej kobieta zmarła. Kobieta była wnuczką brata księdza biskupa Jana Zająca z Krakowa. Helenka to była osoba, która była pełna zapału. Wiadomo, że głęboko religijna, ale otwarta na drugiego człowieka. Skończyła studia, pracowała, a zawsze była włączona w działanie wolontariatu. Mówiono jej, że niebezpieczny, bo to jednak jest niebezpieczny teren. Wiecie, dlatego pojadę, żeby jednak tam być, żeby tym dzieciom pomóc. Okoliczności napadu bada boliwijska policja. Śledztwo w tej sprawie wszczęła jeszcze prokuratura okręgowa w Krakowie. W Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum pod hasłem Oblicza Dumy Polaków. Jak co roku naukowe spotkanie jest organizowane z okazji wspomnienia świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. W wydarzeniu wzięli udział wybitni prelegenci ze świata mediów i polityki. Spotkanie otworzył rektor, założyciel uczelni, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Bóg, honor i ojczyzna, i z tego wypływa nasza duma z naszych osiągnięć. Dziękujemy za to. Tego by nie było też bez prawdy, tu i dziennikarze. Dziennikarze to jest wielki dar albo wielkie nieszczęście. Ja sobie tak wyobrażam dziennikarza, że miał wiarę w Pana Boga, żeby był wykształcony, kompetentny i żeby miał narzędzia do wysprawowania tej posługi. Ksiądz biskup
biskup Adam Lepa, członek Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu KEP, wygłosił wykład pod hasłem Duma z bycia Polakiem w ujęciu Ojca Świętego Jana Pawła II. Autorzy piszący o relacjach Jana Pawła II z Polską podkreślają, że ojczyzna była jego siłą i atutem. Żył Polską, dlatego był dumny z polskości. Tą dumą dzielił się szczodrze z innymi. W sympozjum wzięli także udział prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. A patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Lokalnie możliwy słaby śnieg, nad morzem śnieg z deszczem. Temperatura od minus 6 stopni na południowym wschodzie, około zera w centrum, do 3 stopni nad morzem. Wiatr słaby południowo-wschodni i południowy. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1023 hektopaskale i powoli będzie spadało. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Z racji odbywającego się dziś w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu sympozjum naukowego pod tytułem Oblicza Dumy Polaków, w dzisiejszych rozmowach niezakończonych udział weźmie prelegent ksiądz biskup Adam Lepa, członek Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Początek rozmów w Telewizji Trwam wyjątkowo o godzinie 18.30. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Po godzinie 17 w ramach katechezy, jak w każdą środę, wsłuchujemy się w nauczanie świętego Jana Pawła II, 8 czerwca 1987 rok, przemówienie z Warszawy. Jeszcze skorzystam z czasu. Ojcowie z Radia Maryja sprawują prześwięte dziś w następujących intencjach. Za wszystkich żyjących i zmarłych ofiar udowców oraz przyjaciół Radia Maryja Telewizji Trwam, a także o przemianę serc nieprzyjaciół Radia Maryja Telewizji Trwam. Dziękczynna za 93 lata życia i za odebrane łaski przez Mariannę Rochnowską z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy dla jubilatki. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Huberta, Barbary i dzieci. Według intencji Katarzyny Jargiło, za zmarłego Leszka Karasia, o dar życia wiecznego dla świętej pamięci Janiny Krzysztofa oraz dla Jadwigi i Stanisława, za świętej pamięci Wiktorii Jana i Tadeusza Wójnickich oraz za zmarłych z rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci mamy Janiny Pietras z Gościeszowic, za zmarłą Bolesławę Murawską z Ząbek, intencja od Lucji i Janiny, za świętej pamięci Aleksandra Stolarskiego z Bielska Białej, o dar życia wiecznego dla Ryszarda Dąbrowskiego, intencja od Aliny Borkowskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę wyrazić serdeczną radość z tego, że pierwszym środowiskiem, jakie wypada mi spotkać w programie mojej trzeciej pielgrzymki do ojczyzny, jesteście właśnie wy, siostry klauzurowe. Zgromadziłyście się w warszawskiej katedrze świętego Jana, dokąd przybywam, aby stanąć w pośrodku kościoła stolecznej archidiecezji. Przybywam także, aby przyklęknąć u grobu zmarłego prymasa tysiąclecia, do którego wielu rodaków przychodzi się modlić. Jest to z pewnością bardzo często modlitwa za ojczyznę. Na miejscu, na którym spoczął ten, który tak bardzo umiłował Kościół Chrystusowy, który tak wiernie kochał ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem przezwyciężając. Mąż heroicznej wiary, który wszystko postawił na Maryję i jej zawierzył bez granic, u niej szukał pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności narodu. Takimi słowami modli się u grobu zmarłego prymasa Kościół na ziemi polskiej i ja też tę modlitwę powtarzam. Myślę, że prymas tysiąclecia
raduje się z inicjatywy swego następcy i całego episkopatu, aby po 50 latach miał w Polsce miejsce drugi Krajowy Kongres Eucharystyczny. W szczególności, skoro ten kongres